Cześć, mogę witać, z tej strony Madowej, kolejny na moim kanale i dzisiaj poradnik, pierwszy na tym kanale, więc jeżeli spodobał się ten poradnik tobie, wam, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę taktyczną i dzisiaj pokażę wam, jak lepiej celować, grać w ogóle w FPS-y. I co? Zaczynamy! I pierwszym oczywiście jest, żebyście umieli trochę grać, prawda? Ale bardzo ważną rzeczą jest to, zobaczcie na przykład teraz. Weźmiemy sobie do ustawień, wejdziemy. I wezmę tu czułość. Jest coś takiego jak martwa strefa, albo jeżeli macie grę po angielsku, to macie dead zone. Dead zone. I to jest martwa strefa kamery. I patrzcie, weźmiemy sobie brak. I zobaczcie, jak teraz celuję w głowę. Celujemy w głowę. Zobaczcie. I ten celownik lekko się rusza i ciągle w lewo, w lewo. O, i właśnie nam wyszedł poza ludzika. I jakbyśmy tam czekali, to by nam tam doszedł, co nie? A jeżeli sobie weźmiemy. Czekajcie, testuję to na Apexie oczywiście. Nie krzywa czułości, tylko mała martwa strefa kamery. I weźmiemy. Zobaczcie, już ten celownik tak na mnie lata. A jak wejdziemy na nogę, powiedzmy, ten celownik nie lata lewo, lewo i tak idzie na przykład w lewo, tylko on tak lekko sobie dryfuje po jakby po ekranie leciutko. I to nie jest wcale źle, to jest wręcz dobrze. A jak weźmiemy sobie na dużą, zobaczcie, ten celownik, on prawie nie dryfuje w ogóle i to jest już za duże. Bo zależy kto jaki też ma kontroler, jeżeli macie na małej wam się tak rusza dalej, że idzie wam tak w lewo, to musicie mieć dużą, zależy kto jaki kontroler ma. Ale jak na dłużej wam nie starcza, to już musicie wymienić pada, no niestety. Ale ja używam sobie małej, bo jest to bardzo dobre, bo jak mam za dużą, to już bardzo ciężko nam się celuje. I kolejnym krokiem jest ustawienie sobie oczywiście czułości. Ja mam teraz na 5, zobaczcie jak strzelam, tam mniej więcej wam pokażę prezentację. Jak sobie tak zjeżdżam. No i zobaczcie, prawie nic nie trafiłem. Ale bardzo długo gram z tą czułością, weźmiemy sobie powiedzmy, nie wiem, na 6. Sobie wezmę teraz, nie testowałem jeszcze tego. Jeszcze raz pójdziemy sobie. Tego nie będę montował, bo to będzie oszukaństwo. Nic nie zmontowałem, patrzcie. No, trochę więcej zadałem, prawda? Jakbyśmy sobie wzięli powiedzmy teraz na 7 i jeszcze raz bym tak poszedł. Zobaczcie ile już wiem. I powiedzmy teraz weźmiemy sobie 8, czyli największa. Czekajcie, bo ten. Ja, jeszcze raz zrobimy, bo ten ludzik był już taki, wiecie, obity. I ja już czuję, że jest dla mnie za wielka. Czyli po naszych obliczeniach, dla mnie jest największa najlepsza siódemka. Bo najwięcej razy trafiłem. I tak można sobie dobierać czułość. Wam polecam. Przed chwilą ten sposób wymyśliłem, ale jest bardzo skuteczny. Przynajmniej ja tak myślę. I kolejnym krokiem, żeby polepszyć swoje umiejętności w FPS-ach, jest krzywa czułości. Jeżeli takiego czegoś nie macie, spójrzcie w innych grach, może w innych grach się inaczej nazywa, nie wiem, cokolwiek. I w prawym górnym rogu, znaczy nie, tak po prawo, macie krzywa czułości. Klasyczna, czym jest stabilna, czym jest precyzyjne celowanie, czym jest impet, czym jest liniowa. Ja sobie ustawiłem na stabilna, ponieważ tak mi się najlepiej strzela. Zobaczcie jeszcze raz. Rozbiegnę się. No i prawie wszystko trafiłem, tak? A pamiętacie, jak na początku strzelałem? Strzelałem tak. No i nawet mniej jeszcze trafiłem. Zobaczcie, ile trafiłem. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak. I w tym momencie możecie przejść sobie do gierki, przetestować waszą czułość, lepiej wam się gra, czy gorzej. O, że prawie jednym takim ślizgnięciem zabiłem typa, nie? I co? Idziemy sobie to przetestować do gierki i co? Widzimy się w gierce. W sumie bym sobie wziął duety, ale
w duecie będzie ciężko, więc wezmę sobie tercety. Jakaś nowa, dobra, bierzemy. A tercety to są trio. Graj, bo mi się nie pobrały jeszcze HD tekstury, bo niedawno wyszedł 5. sezon. Tak, jeżeli oczywiście gracie w Apexa, to możecie ze mną zagrać. Patrzcie w opis, patrzcie w opis. Przeczytajcie cały opis i zobaczcie, co musicie zrobić, żeby móc ze mną zagrać. Tak mniej więcej opisałem. Ale jak przeczytacie opis, to będziecie wiedzieli. No już przechodzimy do gierki. Kurczę, bym sobie wybrał. Nie, robię live. Co innego miałbym brać? Po tym, co zobaczyłam, nic mnie już nie przestam. Wszystkie ścieżki. Dobra, ja biorę sobie live. Fajnego skinka mam, nie? Z pierwszego sezonu albo drugiego, nie pamiętam. Ale no, skin jakby za karnet. No jest już, wiecie, rzadki. Więc mam rzadkiego skina w Apexie. A w sumie nikt nie gra w Apexa. Pewnie jak wejdziecie w ten film, to się zdziwicie, że akurat w Apexa gramy, nie na przykład w Fortnite. Ale dla mnie Apex jest spoko. Ja lubię Apexa. I co powiedzieć jeszcze tutaj? Nic nie powiem, ponieważ zaczynam gierkę. Sobie szybujemy. Jezu, ale mi się jeszcze go przycięło. Kurczę, gdzie my lecimy? I znowu mapa w ogóle widzę. Przez ten podobny zagraczem. To gdzie ja mam lądować? Ja nie wiem, tu! A, dobra, kupa. Kupa wyszła z tego. Lecimy. O, już to potwarzył. Ja super broń nie mam. Help me. A nie, to mój. O, dzięki. Przynajmniej jakąś brońkę mam. I co to jest? A, Ewę w sumie wezmę. To Havok. Ja mam longbowa, nie chcę, to wolę Havoka. Dobra. Jezus, ja wszędzie słyszę kroki, nie? O kurde, jest podaż. Nie, mój kumpel zginął. Mogę na ciebie liczyć? Zginąłem, kurczę. Dobra, zobaczymy drugą gierkę, widzowie. Dobra, nam już gierka rozpoczyna. I ty w ogóle. Czemu nigdy nie mogę ja być pierwszym? Jestem gotowy. Mega. Dobra. Gotowy jak nigdy. Daj mi moją postać. Ja cię nie zawiodę. Ja też się nie zawiodę. A wybiorę tą postać, lecimy. Tu nie jakiego ma skina, chłop. Nie obchodzi chcę mnie. Chcę tylko widzieć, jak umiera. Wow. Poznaj swojego czempiona. A tak w ogóle widzę, to. Już czas. Jestem dowódcą skoku. Czuję, jak rozpiera mnie energia. Jestem dowódcą skoku, to fajnie. Zapraszam do udziału. No to jedziemy, szykujcie. Mam sposób taki fajny na lądowanie, tak? I tak. Tak. I tak. I tak się najszybciej ląduje.
Stop! Dawaj moją pompę. Złoty ten se wziął! Co za chłop! Nie będzie mi wszystkiego okradł, co on sobie myśli. Uwaga! Nie wiem, po czym ten celownik, ale... Zaczęło się. Mamy niezły kawałek do następnego pierścienia. Kurde. Mamy gdzieś typa. Osłona ewoluująca tutaj. Poziom... Ewoluująco! Uwielbiam ją. Zauważyć. I tak mam białą, więc... Star. Co ją gość jak zabija? Zauważyli mnie. Jestem pod ostrzałem. 3, 2, 1... Panie i panowie, załatwiliśmy ich. Cały oddział wyeliminowany. Ale dziwne ten ekwipunek jakby teraz. Kurde, ciągle gdzie słyszę typów. Tu jest ten. Osłona leżącego tutaj, poziom pierwszy. Jest mój ten. Cyk, dobra. To będzie dobra ściema. Przeciwnik. Tam jest typ. Osłony się ładują. Ładuje. Ładka gazowa rozstawiona. Zrozumiałem. Tam był typ. I on na dachu. Na dachu jest. Tylko jak tam wejść właśnie do niego? O! Za minutę zamknięcie pierścienia. Jesteśmy. Ale pomyślał chłop. Możemy coś tam znaleźć. Dobra, execution robimy. Mamy nowego lidera zabójstw. Uważajcie. No kurde, wszystko mi... Dobra, przynajmniej sobie rygiel zabrałem. Ładuję osłony. Ej, ma Stifa. Uwaga. O nie. Kolejny na ślep. Przeładowuję. No nie! No co za chłop dobija? Kurde, ale widzicie, dobrze się strzela, bardzo dobrze. Nie mam już wtedy skupić, bo mogę do was dużo mówić. Ja długo wiecie, mówiłem się do siebie albo do teammate'ów. No zobaczcie w ogóle, jakie mam piękne staty. Na live. A. I w ogóle niespodzianką jest to, że to jest koniec tego odcinka. Tak, to był koniec tego odcinka, jeżeli wam się oczywiście odcinek się spodobał i zastosowaliście zmiany w swoich konsolach gdzieś, nie wiem, i wam to pomogło, zostawcie łapeczkę w górę, żebym wiedział, że cokolwiek dał ten poradnik, a jeżeli lubicie moje filmy, zostawcie subika i dzwoneczek też możecie, żeby mieć powiadomienia o moich nowych filmach. Więc co, do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień już i co, cześć!